się zacznij. Nie, tu nie ma. Kontrola, tyś masła maskę. Dzień dobry Państwu, Żandarmeria Polowa, komendanta Twierdzy Przemyśl. Dokumenty do kontroli proszę przygotować. Szanowni Państwo, żarty się skończyły. Śmiesz nie było. Nie ma, wychodzimy wszyscy. Pan kierowca nie wkaże tego konia, dalej nie pojedzie. Panie kierowcy, pan wkaże się na to, dalej pan nie pojedzie. Wychodzimy. Ja mówię całkiem poważnie. Żarty się skończyły. Szanowna pani, ja jestem lepszy niż kardiolog. Tak, ale nie trzeba mówić. W tej chwili żaden z was nie ma tutaj przepustki, prawda? Nikt nie ma przepustki. Nie ma, nie. Prosimy, no właśnie, prosimy. Jak to jest? O przepustkę. Pan pozwoli. Proszę, pan pozwoli. No to pan stanie. Pan to pokaże, co pan ma. Pokażę, proszę pana, to chyba, proszę i może pan w buty wsadzić, bo i panu ciepło w nogi. Ręce proszę. Oho! Ręce proszę. No ja. No już jest kapuje. Mama, żegnam cię. Było się odzywać? Radziłbym tego głośno nie mówić. Tak, pan sobie tutaj stanie. Chwileczkę. Szanowni Państwo, ale co by nie było, że jesteśmy sadystami, znęcamy się tym... Pani też tutaj pozwoli. Kobiet nie skubamy. Kobiet nie skubam. Nie, nie, kobiety nie. Pani pozwoli. Pani poleci. No nic, nie pozwoli. Kobiet nie skubamy, kobiety bierzemy do kontroli osobistej. Zdjęcie robi, proszę Państwa, teraz. Szanowny Panie. Otrzyma pan od nas takie zaświadczenie. Tak ono wygląda. Stwierdzające poczytalność. Spokojnie. Proszę tego nie mylić z żółtymi papierami. Nam tylko taki kolor papierów drukarni został. Ja je odczytam. Zaświadczenie. Zaświadcza się, że rekrut Kępka Zygmunt, data odpępnienia ściśle tajne, jest niezdolny do służby wojskowej, powód idiota z urzędu. Zaświadczenie wydaje komisja lekarska w składzie. Lekarz weterynarii, czyli ja. Drodzy Państwo, a to jest doktor nauk. On naprawdę miał tytuł doktora nauk. Tytuł doktora mu zabrali, tylko nauk został. My, Franciszek Józef z Bożej łaski, cesarz Austrii Apostolski, król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, król Lodomerii, król Jerozolimy, etc. Na wniosek Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka nadajemy. Imię i nazwisko. Dobra, piszę. Tytuł wicepierdoły. Wydano za zgodą dobrego wojaka Szwejka. Drodzy Państwo. To dzisiaj ten, który będzie mężem, prawda, ma prawo Pani mówić, Ty nawet pierdołą nie jesteś. Drodzy Państwo, to dla Pani. Jak już mówiłem, w naszym